Od morza po góry. Ponad 800-kilometrowy wyścig zaliczany do cyklu BGŻ Pro Ligi co roku grupuje na starcie międzynarodowe towarzystwo rywalizujące na dwóch kółkach. W miniony weekend przed zawodnikami stało najtrudniejsze zadanie – górska czasówka oraz etap z Piechowic do Karpacza. Pierwszy etap to jest czasówka na Przełęcz Okraj, 11 km samego podjazdu, a po południu o godzinie 15 etap Piechowice Karpacz po górach, po Karkonoszach. Na czasówce no, to będzie siła zawodników, prawda? Pod górę ciężki podjazd będzie i tutaj wiatr nie zaszkodzi, najwyżej deszcz może zaszkodzić. Do momentu czasówki mieliśmy lidera, kontrolowaliśmy wyścig, po czasówce niestety straciliśmy lidera. Mamy co prawda 17 sekund straty do lidera, mam nadzieję, że tutaj uda się na tej czasówce odrobić i objąć prowadzenie wyścigu. Ostatnie dwa etapy co roku stanowią o końcowej klasyfikacji. Po płaskiej części zawodnicy mierzą się z trasą dla prawdziwych twardzieli. Do sobotniego etapu, rozpoczynającego się na Kowarskiej Starówce, liderem wyścigu był Kamil Gradek z ekipy BDC Markpol. Lubię etapy jazdy indywidualnej na czas, aczkolwiek pod górę okaże się dzisiaj. Tak naprawdę no, nie miałem okazji jeszcze jechać. W ubiegłym roku miałem defekt na trasie, także nie poszło po moje myśli. I zobaczymy dzisiaj, ciężko mi coś powiedzieć, bo to będzie tak naprawdę pierwsza taka czasówka moja. Przed sobotnią czasówką drugie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmował Mateusz Taciak z grupy CCC Polsat Polkowice. I to jego koledzy typowali jako faworyta dwóch najtrudniejszych etapów. Po kolarsku powiem, kto mocniej się zagnie dzisiaj, no to ten wygra po prostu. Jest nas paru mocnych, wygra wiadomo mocniejszy, ale też trzeba było mieć, że tak powiem, zagiąć się pod tą górę i dać siebie wszystko. Można powiedzieć, że jestem jednym z faworytów. Mamy też kolegę z zespołu Bułgara Michajlowa, który też dobrze czuje się pod taką górkę, także jest nas dwóch. Jak mnie się nie uda, to może jemu. No i miejmy nadzieję, że któryś z nas ten wyścig wygra. Jak się okazało, forma była dobra, ponieważ Mateusz został tegorocznym zwycięzcą wyścigu. Tuż za nim na podium stanął ubiegłoroczny triumfator Nikita Michajłow. Trzecie miejsce zajął Kamil Gradek.